Nazywam się Agnieszka Burzyńska, to jest program Fakty Live. Moim Państwa gościem jest dzisiaj senator Jan Maria Jackowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Co miała na celu ta kompromitacja nazywana ustawą Hoca, drugie podejście, czy też ustawą Lex Confident, oprócz tego, że skończyło się kompromitacją? No to jest trochę sytuacja jak chłopcy, którzy grają w piłkę i mówią o kimś, że się zakiwał sam z sobą. To znaczy już taki dribbling uprawiał, że już mu się nogi poplątały. No rzeczywiście od początku tej ustawy minister Niedzielski popełnił błędy, ponieważ sugerował, że rozmawiał w tej sprawie z opozycją. No mówię o jego wypowiedziach sprzed wielu tygodni. Wtedy opozycja odcięła się od tych konsultacji, a wszystko miało na celu skruszyć opór części posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy mają sceptyczny stosunek do tych regulacji, które były proponowane. No i później różne zapowiedzi, które się w tym kontekście pojawiały. To wszystko było takie tło, w którym to się działo, a w tej chwili ta ustawa no, sprawia wrażenie, jakby to był taki listek figowy, który pokazuje, że administracja państwowa coś usiłuje zrobić. Natomiast przedstawiła projekt, który jest nieakceptowany w części środowiska PiS-u, no i nieakceptowany przez opozycję. No i myślę, że jak gdyby zrobiono solidne badania przedstawiając tezy tego projektu opinii publicznej, to sądzę, że zdecydowana większość Polaków byłaby przeciwna wprowadzeniu tego typu regulacji. Mówiąc to, nie boi się pan gniewu Jarosława Kaczyńskiego, bo to sam prezes jest autorem tej myśli, przynajmniej tak mówi się w PiS-ie. Tak, ponieważ jest to wiązane z tym, że przedstawił jakby założenia czy ideę tego właśnie, nazwijmy to, możliwości ubiegania się o odszkodowanie podczas słynnego spotkania w ubiegłym tygodniu, chyba to było, z opozycją. Z opozycją, tak. I przybył pan prezes i to przedstawił, no i stąd powstał pewien skrót myślowy, że to jest jego koncepcja. Czy tak jest, czy nie, nie tego nie wiem, więc tutaj nie będę się Ale na ten temat... Ale czy ktoś mądry nie mógł powiedzieć, panie prezesie, Jarosławie, no nie róbmy, nie brnijmy w taki absurd. Ja przypomnę naszym widzom, że ta ustawa zakłada, że jeżeli na przykład ja bym zachorowała, a w zakładzie pracy moim byliby niezaszczepieni ludzie, no to mój pracodawca mógłby szukać wśród tych nieprzetestowanych, przepraszam, ludzi, no tego, właśnie, kto tak, mnie jest. Zaraził, przetestowanych, tak, to ważne, i tego, kto mnie zaraził, i ja od niego mogłabym oczekiwać odszkodowania nawet 15 tysięcy złotych. No, czy ktoś nie mógł powiedzieć? Ja wiem, że jak to jest myśl prezesa, to jest trudno coś prezesowi wyperswadować, no ale jednak trochę rozsądku. No, panie redaktor, tutaj mechanizm przypomina trochę wydarzenia sprzed półtora roku niecałego, które miały miejsce niecały rok, półtora roku temu. Myślę o piątce dla zwierząt. Przecież pamięta pani, że wtedy było to przedstawiane, że kto jest przeciwko, ten nie jest człowiekiem, że każdy uczciwy człowiek powinien to poprzeć. Też był taka forma, powiedziałbym, no, nacisków, dyskusji wewnątrz PiS-u. Ja akurat należałem do sceptyków piątki dla zwierząt, głosowałem przeciwko tej to ustawie. Pamiętam. Zresztą jak kilkudziesięciu parlamentarzystów, siedmiu posłów, senatorów i kilkudziesięciu w sumie posłów Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwość. I to jest nawet czasami uznawane za datę graniczną ujawnienia się pewnych różnic, napięć i no, jakiegoś działania takiego o charakterze irracjonalnym. I tutaj mechanizm w gruncie rzeczy jest dosyć podobny, proszę zauważyć, dlatego że też jest to projekt, który wzbudza powszechne wątpliwości. Wczoraj na posiedzeniu Komisji Zdrowia, no zdaje się, że nie było obecnych kilku posłów Prawa i Sprawiedliwości. To też Nie jest... było, nie było też, panie senatorze, nikogo z Ministerstwa No Zdrowia, więc co właśnie, nie było o tym, że nikogo z... Ministerstwo Zdrowia odcina się kompletnie od tego Nie projektu. było nikogo z Ministerstwa Zdrowia, a przecież tam jest no nie tylko minister, ale są wiceministrowie. Co notabene jest złą praktyką, ponieważ parlament, jeżeli podejmuje ważne decyzje dotyczące milionów Polaków, bardzo ważne decyzje,
to ma prawo oczekiwać, posłowie mają takie prawo, stanowiska rządu i odpowiedzi na pytania rządu, bo to realnie rząd by realizował tę ustawę. No bo co to oznacza cotygodniowe testowanie 17 milionów pracujących w Polsce? Jeżeli w tej chwili słyszymy, że wydolność tego systemu testowego jest na poziomie miliona, tak? W tej chwili się około miliona testów tygodniowo. Wyobraźmy sobie intensyfikację 17 milionów. Czy to oznacza, że ktoś, kto idzie do pracy, musi dwa dni stać w kolejce, żeby dostać się do... Dlatego ja właśnie pana pytam, czy ktoś nie mógł tego wytłumaczyć prezesowi, nie powiedzieć tego właśnie, 17 milionów nie da rady, tak? Nie da rady, aczkolwiek ja uważam, że sama zasada testowania jest jedyną metodą, żeby tak naprawdę określić, kto jest zakażony, kto w danym momencie może zakażać, ponieważ no, certyfikat tutaj szczepionkowy niewiele daje w tym sensie, że osoba zaszczepiona też może transmitować wirusa i to już wiemy. Więc tutaj sama zasada jest może i słuszna, notabene o tym testowaniu powszechnym to przecież mówiła opozycja i to jeszcze na początku pandemii, kiedy to krytykuje. Natomiast ale nie tu chodzi o wydolność tego systemu. Tu chodzi w tym momencie o wydolność tego systemu, a już zupełnie czymś moim zdaniem kuriozalnym, no to jest ten proces odszkodowodawczy, gdy eksperci mówią, że to nie sposób stwierdzić, jeżeli dana osoba spotyka się z kilkoma osobami, jedzie jakimś środkiem transportu do miejsca pracy i w domu się spotyka z domownikami, którzy z kolei się spotykają z różnymi ludźmi, od kogo ta transmisja nastąpiła i żeby wskazać tego winnego, którego się wskaże do wojewody, żeby uzyskać te 15 tysięcy odszkodowania. Notabene w bardzo dziwnym trybie prawnym, bo to jest tryb decyzji administracyjnej, którą można zaskarżyć do sądu administracyjnego, a tego typu spory powinny się toczyć przed sądami cywilnymi, bo sądy administracyjne no, nie są powołane do tego typu rozstrzygnięć, czy dana osoba została zakażona przez kolegę z pracy, czy przez przypadkowego pasażera środku komunikacji publicznej, którą ta osoba zmierzała do pracy. Wstyd za taki projekt? No myślę, że to zobaczymy, co będzie dalej. Dzisiaj o 15 mamy posiedzenie komisji. Przypomnę, że o 16 specjalnie w tym celu jest zwołany Sejm. No to też jest kuriozum, żeby posłowie mieli godzinę na tak ważny projekt, bo to nie jest projekt jakiś tam, nie wiem, prostujący po wyroku Trybunału, gdzie jest oczywista sprzeczność jednego przepisu, robi się szybką ustawę i nikt nie ma wątpliwości, że taką ustawę trzeba zrobić, to w takim trybie ewentualnie można pracować, natomiast nad tak poważną ustawą, o takich skutkach społecznych, ekonomicznych, politycznych, kulturowych, no to wypadałoby, żeby Sejm miał trochę czasu, a nie godzinę przed posiedzeniem o godzinie 16. Także no zobaczymy, co dzień przyniesie. W takim kształcie uważa pan, że projekt trafi do kosza? Czyli tam, gdzie no, jego miejsce? Nie jest to wykluczone, ponieważ nie wiem, czy będzie miał poparcie całego klubu Prawo i Sprawiedliwość, a opozycja z kolei zapowiada głosowanie przeciwko tej ustawie. No więc a pan zagłosowałby za taka, jaka jest. Słucham? Czy pan zagłosowałby za takim projektem? Nie. Jeżeli w tej formie, w jakiej on został złożony do Sejmu, ten projekt trafiłby do Senatu, to będę głosował przeciwko temu projektowi. Przede wszystkim ze względu na te zapisy, które dotyczą tego, nazwijmy to, systemu dochodzenia do odszkodowania, mówiąc delikatnie, czyli procesu sygnalista plus, mówiąc elegancko, czyli osoby, która będzie składała tego typu zawiadomienie. A w Polsce, jak wiadomo, społecznie nieakceptowane są zjawiska. No, nazwijmy to jednak donosicielstwa w pewnym skrócie, prawda? No bo Lex Confident. Tak jest. I z tego powodu no, ta ustawa po prostu byłaby bardzo konfliktogenna społecznie, ponieważ wywoływałaby permanentne
konflikty w zakładach pracy i w środowiskach, w których dana osoba przebywa, bo byłyby spory, kto składa, kto nie składa, a czy złożył test, a czy nie złożył, a co zrobi wojewoda, a czy przyzna mu rację, a czy nie przyzna, czy zaskarży do sądu, a później jakby były sądy zawalone administracyjnie, no to jest cały ciąg zdarzeń i konsekwencji wprowadzenia tego typu przepisów. Tylko że nikt nie poniesie konsekwencji próby przeforsowania takiego gniota w momencie, kiedy sytuacja jest poważna, kiedy koronawirus szaleje, mamy piątą falę, pewnie będziemy mieli szóstą, siódmą, a wciąż nie możemy się doczekać jednej ustawy i to w swojej pierwotnej wersji. Ona była bardzo delikatna. To prawda, natomiast wie pani, ja byłem akurat, znam wypowiedź konstytucjonalisty profesora Piotrowskiego. Mówię pani o tej ustawie Lex Hotz, tej pierwotnej, tak? Znaczy tej, której tak, już tak, w tak, chwili tej, nie ma. Której... I tam, jeżeli literalnie wczytać się w te przepisy, to na przykład osoba, która byłaby niezaszczepiona w sytuacji lockdownu, nie mogłaby nawet bułki w sklepie kupić. No więc trzeba przyznać, że to by były radykalnie ograniczone konstytucyjne prawa i z tego punktu widzenia też ta ustawa wzbudzała bardzo poważne wątpliwości. Tyle czasu. Dobrze, czy ucieszył pana dzisiaj widok premiera Mateusza Morawieckiego na stacji benzynowej z samego rana, zdaje się 6:30 była, jak pan premier już chwalił się obniżkami cen benzyny. Czy te obniżki cieszą pana senatora? Oczywiście, że mnie cieszą wszelkie obniżki dotyczące paliw, ponieważ to wpływa na całokształt naszego życia, każdego obywatela w Polsce. Nawet jeżeli nie korzysta z samochodu czy z transportu samochodowego, no ale każdy produkt, który nabywa w sklepie, no i cena jest pochodną również i kosztów paliwa. Więc z tego punktu widzenia to jest dobra wiadomość dla całego społeczeństwa. Pytanie jest takie, czy ten system będzie, bo on jest ograniczony w czasie, i co będzie w momencie, w którym to się skończy, tak? Bo wtedy z kolei może nastąpić radykalne odbicie i wzrost tych cen. No i pytanie zasadnicze z punktu widzenia makroekonomicznego jest takie, czy ścinanie tej zwanej górki inflacyjnej, czyli tego wzrostu w tej chwili poprzez tego typu działania, czy ono przyniesie spodziewany efekt, czy nie przyniesie, ponieważ jest z punktu widzenia budżetu państwa oczywiście bardzo kosztowne. Więc to jest też pewna forma zadłużania się na przyszłość. To prawda, o ile niższe uposażenie dostał pan w wyniku wprowadzenia Polskiego Ładu? O 12%. O 12% to jest około 1400 zł. Mniej więcej. Tak jak... Bo przynajmniej taką ksywkę ma nową pan premier w Sejmie. Minus tak jest. 400, tak jest. Przy czym od razu pani powiem, że senatorowie otrzymują uposażenia na początku miesiąca. Jest to tak zwane z góry. W związku z tym my byliśmy w pierwsi, jeżeli chodzi o zobaczenie naszych pasków. Natomiast posłowie otrzymują na koniec miesiąca, więc w tej chwili... Nie wiem już, czy im wpłynęły na konta te środki, czy nie. No już tam wpłynęły, płaczą strasznie. No w każdym razie, wie pani, no tutaj jest to niechlujstwo wyszło, bo teraz wyjaśnię to na takim przykładzie. Na przykład nam się nie należy odpis z tytułu zwiększonej kwoty wolnej od podatku, ponieważ my nie jesteśmy pracownikami w rozumieniu tej ustawy, która została przyjęta. Owszem, nam uposażenia wypłaca Kancelaria Sejmu czy Senatu, ale my nie mamy stosunku pracy. My nie podpisujemy umowę z Kancelarią Sejmu na wykonywanie pracy senatora. My jesteśmy powołani z wyborów i to jest pewien szczególny tryb. I tego typu niedoróbek, akurat ta dotyczy parlamentarzystów, ale też i innych grup, tych, co są na umowach śmieciowych. Jest mnóstwo. Ale najwięcej niedoróbek to będzie w sprawach dotyczących funkcjonowania działalności gospodarczej. No jeżeli ja czytam, że na przykład handlarz z samochodami boi się sprzedawać w tej chwili samochody, bo będzie miał ogromny przychód i od tego przychodu będzie miał liczoną składkę zdrowotną, sprzeda 5 samochodów na przykład, no i się tego obawia, no to pokazuje, do jakich sytuacji myśmy doszli. I tutaj ja już 12 stycznia, po pierwsze, głosowałem w Senacie za wejściem tego Polskiego Ładu od 2023 roku. Poparłem ten wniosek, zdając sobie sprawę
zdając sobie sprawę, zresztą wszyscy w Senacie sobie zdawali, bo była bardzo głęboka dyskusja na ten temat, więc niech nikt nie mówi teraz, że nie miał świadomości. Ale jednak ustawa przeszła, tak? Ale w Sejmie zostało to odrzucone, ten wniosek, ustawa została przyjęta, więc to jest pierwsza sprawa. Druga, ja już 12 stycznia pytałem się pana premiera w interpelacji senatorskiej, kiedy będzie składał ustawę tak zwaną czyszczącą, to się tak nazywa, może nie ładnie. Dostał pan odpowiedź? Kompleksową. Jeszcze nie otrzymałem odpowiedzi, ale przypuszczam, że nawet administracja państwowa do końca, i mówię to z całą odpowiedzialnością, do końca nie zna wszystkich skutków i kiksów, które są w tych zapisach stworzone, bo to dopiero życie pokaże. Więc to pokazuje stopień dlatego ja zadam pytanie tej sytuacji. Panie senatorze, czy w ogóle warto to poprawiać? Czy nie lepiej to wprost, no, po prostu wrzucić do kosza i odwlec zmiany, to redaktor, za daleko zaszło. Pani redaktor, co do zasady, to być może tak powinno być. Natomiast ja zwracam uwagę, że jesteśmy w roku już podatkowym, te przepisy obowiązują. Jest grupa obywateli, mówię o tych o najniższych dochodach, która skorzystała z tego niewątpliwie, która ma jedno źródło dochodu, na przykład emeryci, którzy mają emeryturę w świadczeniu w wysokości 2500 zł. I teraz powrót do starych zasad, jak pani sugeruje, czyli zawieszenie tego systemu, oznaczałoby pogorszenie ich sytuacji podatkowej, a byłoby to uznane za działanie niekonstytucyjne, więc tu jest pewien pad też prawny, moim zdaniem. Nie wiem, jakby z tego można było wyjść po prostu i jak będzie wyglądało to słynne podwójne rozliczanie, o którym mówił pan premier. To znaczy, że obywatel będzie mógł na koniec roku sobie przeliczyć i stwierdzić, czy mu się bardziej opłaca w systemie z 21 roku, przepraszam, rozliczać, czy bardziej mu się opłaca w systemie z 22. Tak to rozumiem. Moje ostatnie pytanie, czy za ten bałagan premier powinien ponieść odpowiedzialność polityczną i po prostu podać się do dymisji albo zostać zmuszonym do tej dymisji? No przede wszystkim trzeba podkreślić, że premier jest twarzą tego pomysłu. Go zachwalał, wielokrotnie z nim dlatego występował. Pytam. I teraz on, ja nie sądzę, żeby pan premier osobiście pisał te 600 stron tych przepisów, które ta ustawa nie, liczy. Nikt nie mówi. I natomiast on powinien wskazać, w jaki sposób, to jest już domena pana premiera, w jaki sposób powinno nastąpić rozliczenie tych osób, które są winne zaistniałej sytuacji. I tutaj nie chciałbym wyręczać pana premiera, natomiast on wie najlepiej, kto powinien ponieść z tego tytułu odpowiedzialność. Bardzo panu dziękuję. Moim państwa gościem był dzisiaj senator Jan Maria Jackowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Dziękuję, miłego dnia życzę. Również.